Ojciec Święty Franciszek mianował księdza arcybiskupa Georga Genzweina nuncjuszem apostolskim na Litwie, Łotwie i w Estonii. Ksiądz arcybiskup był osobistym sekretarzem papieża Benedykta XVI. Ksiądz arcybiskup Georg Genzwein urodził się 30 lipca 1956 roku w Niemczech. Po święceniach kapłańskich pracował w archidiecezji Fryburg-Bryzgowijski, ukończył prawo kanoniczne i był sędzią w Trybunale Diecezjalnym. Został osobistym sekretarzem księdza kardynała Józefa Ratzingera. Pełnił tę funkcję także po wyborze kardynała na Stolnicę Piotrową. Ksiądz arcybiskup towarzyszył Benedyktowi XVI także po jego przejściu na emeryturę aż do śmierci. Decyzją Ojca Świętego Franciszka został nuncjuszem apostolskim na Litwie, Łotwie i Westonii. Watykan poinformował w oficjalnym komunikacie, że jego nominacja jest odpowiedzią na potrzebę obecności doświadczonego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w regionie bałtyckim.